Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Sportowej Areny. Za nami kilka ciekawych wydarzeń sportowych. Zaczynamy od pierwszego. Piłkarze Gwardii Koszalnej odnieśli ważne zwycięstwo nad Górnikiem Konin 2-1. Dzięki tej wygranej awansowali na drugie miejsce w trzeciej lidze. Walka o awans do drugiej ligi weszła w decydującą fazę. W rywalizacji liczą się trzy ekipy, obok Gwardii, Lech 2 Poznań i Bałtyk Gdynia. Te dwie ostatnie drużyny walczyły w bezpośrednim starciu i wygrał Lech, dlatego koszalnianie mieli okazję wyprzedzić zespół z Trójmiasta. Mecz z Górnikiem rozpoczął się po myśli gospodarzy. Gwardia objęła prowadzenie po trafieniu w 8 minucie Macieja Stańczyka. 20 minut później do remisu doprowadził Jakub Antosik. Na zwycięskiego gola kibice czekali do 76 minuty. Bramkę dającą komplet punktów miejscowej ekipie strzelił Przemysław Brzeziański. Ciężkie, trudne spotkanie, ale tak zakładaliśmy, że będzie. Analizując grę Górnika Konin we wcześniejszych meczach, wiem, że to był zespół, który nie zasługiwał. Nie zasługiwał często na porażki, a urywał punkty i Lechowi, i Kleczewowi, i z Elaną Toruń wygrał, także to naprawdę, i zdobył punkty na Bałtyku Gdynia, także wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie i tak było, tak, zespół, który wyglądał bardzo dobrze motorycznie, ganiał praktycznie przez całe 90 minut, no nam zabrakło, myślę, dużo szybciej strzelonej bramki i ten mecz by się na pewno uspokoił. A tak to cały czas mecz był na otwarty, wynik był otwarty. Na całe szczęście udało nam się strzelić bramkę zwycięską, choć dużo wcześniej zmarnowaliśmy kilka wyśmienitych sytuacji. Bardzo ciężko, no, widać, że Górnik Konin walczy z nożem na gardle o każdy punkt i widzieliśmy to przed spotkaniem. Widzieliśmy też, że jest to zespół, który dobrze się czuje w takim chaosie na boisku obydwóch drużyn. No, trener uczulał nas na to, momentami chcieliśmy tu uspokoić, natomiast presja wywierana ze strony zawodników Górnika wywierała presję na nas, że musieliśmy przeciwstawić się tej gonitwie. I to był taki szalony mecz, bo mógł się zakończyć w dwie strony. Co prawda mieliśmy troszkę więcej sytuacji, natomiast brakowało szczęścia, skuteczności i po prostu przypieczętowania szybciej tego zwycięstwa. Gwardia ma w dorobku 60 punktów i zajmuje drugie miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z walczącą o utrzymanie Pogonią Lęborg. Leśnik Manowo doznał kolejnej porażki. Tym razem w mocno osłabionym składzie uległ na wyjeździe w Dzie Świecie 0-3. Zespół manowski pojechał do Świecia bez kilku podstawowych zawodników, m.in. Seweryna Fiołka, Pawła Rakowskiego, Mateusza Myślińskiego czy Marcina Gozdala, a w sumie zabrakło aż 9 graczy. Choć trudno było liczyć na dobry wynik, to Leśnik postawił twarde warunki rywalowi. Głównie w pierwszej połowie, po tej odsłonie WDA prowadziła 1-0 po golu Bartosza Czerwińskiego. Na początku drugiej części przewagę gospodarzy powiększył Czerwiński. Od tego momentu miejscowa ekipa kontrolowała przebieg gry. WDA zdobyła jeszcze jedną bramkę. Wynik meczu na 3-0 ustalił Dawid Retlewski. Po tej porażce Leśnik ma w dorobku 10 punktów i zajmuje ostatnie miejsce. W następnej kolejce zespół z Manowa zmierzy się na własnym boisku z GKS-em Przodkowo. Zmniejszyła się przewaga Bałtyku Koszalin w tabeli czwartej ligi nad wiceliderem Energetykiem Gryfino. Zespół koszański zremisował starcie wyjazdowe z Inną Goleniów 1-1. Rywalem Bałtyku był zespół walczący o utrzymanie, który ostatnio prezentował dobrą formę. Inna notowała serię 7 spotkań bez porażki. Gospodarze potwierdzili swoją wysoką dyspozycję. Objęli prowadzenie w 21 minucie po golu Kamila Wiśniewskiego. Bałtyk długo walczył o wyrównanie. Do remisu doprowadził Krystian Krause. W 76 minucie wykorzystał rzut karny. Do końca wynik już się nie zmienił i starcie zakończyło się podziałem punktów. Bałtyk ma w dorobku 74 punkty i o 2 wyprzedza Energetyka Gryfino. W następnej serii zespół koszański podejmie Astrę Ustronie Morskie. Supon został ponownie mistrzem Atom Łebskiej Basket Ligi. W finale zmagań amatorów koszykówki pokonał CES Koszalin. Finał zmagań rozgrywany jest na zasadzie meczu i rewanżu. Pierwsze spotkanie wygrał CES różnicą 2 punktów. Faworytem rewanżu był Supon. Rywal przystąpił do tego meczu w zaledwie 5-osobowym składzie. Starcie od początku było wyrównane z lekkim wskazaniem na obrońcę tytułu. Supon minimalnie wygrał 3 kwarty. Wielkie emocje towarzyszyły czwartej odsłonie. Do ostatnich sekund meczu toczyła się walka o zwycięstwo. Więcej zimnej krwi i sił zachowali w końcówce pojedynku koszykarze Suponu. Wygrali spotkanie 64-58 i zostali ponownie mistrzami rozgrywek amatorskich.
Tego samego dnia odbyły się jeszcze mecze finałowe na niższych szczeblach zmagań. Tytuły mistrzowskie i bezpośrednie awanse wywalczyły ekipy Rokosowo, Przystanek Drzewiańska i Dibuła. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Jarosław Kuć, opiekun, menadżer, trener, sponsor drużyny, która wywalczyła po raz piąty tytuł mistrzowski w koszalińskich rozgrywkach amatorów koszykarzy. Witam Pana. Witam serdecznie Pana redaktora, witam telewizję. Piąty tytuł i podwójna korona, można powiedzieć, tak to trzeba określić. Sezon naprawdę rewelacyjny, a ten finał naprawdę dostarczył sporych emocji. No, takiego sezonu i takich rozgrywek chyba za każdym razem chcielibyśmy oglądać w rozgrywkach amatorskich. No zdecydowanie tak. Już od paru sezonów nie było takiej rywalizacji o tytuł mistrza. No w tym sezonie ta rywalizacja była taka bardziej, że tak powiem, wyrównana. Te cztery drużyny pierwsze, takie praktycznie równe szanse były. Ubiegły sezon zdominowaliśmy zdecydowanie, tak? Natomiast tutaj już jest niestety do końca, praktycznie sekund do ostatniego gwizdka tego sezonu ważył się tytuł mistrza. Poza tym no, dla nas, jako dla drużyny mojej, był to wyjątkowy finał, ponieważ z paru powodów. Było to 40-lecie naszej ligi, także wspaniały jubileusz i gra w takim finale to jest naprawdę coś. Drugi aspekt był taki, że mogliśmy już jako drużyna sięgnęliśmy po raz pierwszy po podwójną koronę w lidze, a zdobywając ten tytuł w sobotę, jako pierwsza drużyna w historii ligi również sezon po sezonie w podwójnej koronie. Tak? Także kolejne jakieś takie wspaniałe wyróżnienie. No i taki chyba najważniejszy aspekt, że był to pożegnalny mecz mojej drużyny w rozgrywkach. Tą decyzję podjęliśmy już rok temu, że kończymy, ale ze względu na 40-lecie jeszcze ten sezon zagraliśmy. No i był to taki pożegnalny mecz, pożegnalny akord naszych wieloletnich występów, które zaczęliśmy od pierwszej ligi, po roku czasu wygrywając ją, no i później w Ekstraklasie ponad dekadę, tak, no i pewien etap się skończył, tak. No ja sam jako zawodnik przez 8 sezonów, tutaj 13, także ponad 20 lat na tych, powiedzieć można, parkiecie, kalku spędziłem, także jakiś kawałek historii, kawałek czasu, kawałek życia zostało. Ale to jest taki definitywny koniec, całkowity rozlot Pana z koszykówką amatorską? To znaczy, jeżeli chodzi o tą funkcję, którą w tej chwili pełniłem, czyli prowadzącego drużynę, to zdecydowanie tak. Tak jak mówię, rok temu już ta decyzja zapadła, no i została podtrzymana, tak. Dopiero teraz tak chłopcy po tym ostatnim finale, takie refleksje były takie różne, no ale ja już tej decyzji na pewno nie zmienię, jest ona ostateczna. A kwestie organizacyjne całych rozgrywek? To znaczy kwestie organizacyjne? Jest pan... Aha, tutaj nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu piastuję tą funkcję wiceprezesa zarządu naszego stowarzyszenia, które jest organizatorem. I tutaj na tą chwilę nic się nie zmieni, a tak w tym miesiącu 22 czerwca mamy zebranie walne. No i będą wybór również nowych władz, tak, na kolejne czterolecie. Co do Suponu, to jest 10. tytuł tak ważny, jeżeli chodzi o rozgrywki. 5 pucharów, to już jest rekord praktycznie w tej chwili chyba nie do dogonienia dla pozostałych drużyn, bo te rozgrywki pucharowe troszeczkę rządzą się innymi prawami, nie wszyscy się do nich zgłaszają, ale jeżeli się już zgłoszą, to też traktują bardzo prestiżowo i tam jeden mecz decyduje o wywalczeniu tytułu, trochę inna konfrontacja. Tu dwa mecze, tutaj są normalne play-offy, tutaj półfinały pokazały, jak są bardzo emocjonujące. Oba półfinały zakończone rywalizacją 2-1, także rywalizacja o to, żeby znaleźć się w finale, była bardzo mocna. Byliście zdecydowanymi faworytami, można tak to określić, tego finału. CES, owszem, to jest najbardziej utytułowana drużyna, ale ostatnie lata troszeczkę słabiej, jeżeli chodzi o rywalizację. Gdzieś jest zawsze na podium, ale nie ten tytuł mistrzowski. I chyba to było z tych wszystkich ostatnich sezonów CES, w tym sezonie właśnie był bardzo blisko zdetronizowania Suponu. No zgadza się. Tutaj praktycznie jedna piłka, jedna zbiórka, jeden przechwyt decydowały o obronie, o zdobyciu tytułu. Powiem tak, ja się bardzo cieszyłem, że kończąc rozgrywki jako prowadzący drużynę w kalku, jako rywala mamy właśnie drużynę Jacka Czubaka, ponieważ pierwszy mecz w Ekstraklasie, jaki zagraliśmy,
w historii, to właśnie był z nimi. My jako Beniaminek z mistrzem. Pamiętam, wtedy było ponad 40 punktów dla nich w tym pierwszym meczu. Dla nie strasznie dostaliśmy. No i tak historia zatoczyła koło, że spotkaliśmy się w tym ostatnim dla nas meczu. Faworytem na pewno byliśmy. Na pewno. Zdecydowanie wszyscy obstawiali, że my. Ale ja przestrzegałem. Ja przestrzegałem zawodników, że to są gracze, którzy mieli z koszykówką przez duże K. Że oni są niezwykle doświadczeni, a finały się rządzą swoimi prawami. Tutaj naprawdę głowa odgrywa ma bardzo dużą rolę i tak też było. Ale to przede wszystkim przykład pierwszego spotkania, gdzie CES wygrał właśnie doświadczeniem. Gonił, wymęczył i dogonił. I to jest ten przykład. A drugie spotkanie przewrotnie w drugą stronę bym powiedział, bo przecież to w końcówce meczu to CES miał wszystkie karty po swojej stronie, a jednak i szczęście, i doświadczenie, i jakaś wytrwałość dała Suponowi zwycięstwo. No mówię, tutaj decydowały naprawdę szczegóły, to szczęście. I bardzo żałuję naprawdę, że nie można dać dwóch tytułów, bo ja z wielkim szacunkiem darzę tą drużynę. To jest przykład chyba nie do doścignięcia przez inne drużyny. Nie tylko chodzi o tytuły, ale i o ten skład, który przez lat jest bardzo stabilny, grający naprawdę, mimo jakichś przeciwności, mimo trudności, jakie w ubiegłych latach mieli. Naprawdę te mecze finałowe zagrali wspaniale, naprawdę wspaniale, aż miło było patrzeć. Przecież mecz ostatni finałowy grali w pięcioosobowym składzie, bez zmiany, tak? My mając praktycznie drugą taką samą liczbę zawodników, bo pięciu rezerwowych było, z tym, że ja przestrzegałem zawodników, że to nie jest tak, że to nie jest tak i tutaj naprawdę trzeba cały czas być czujny. No i niestety te moje przewidywania, te nieprawidłowe, jakieś tam czarne myśli się sprawdziły, bo było bardzo ciężko. To można powiedzieć, że to była droga przez mękę do nieba, tak? Bo tutaj mówię, jak już mówiłem dwa razy detale, a przeciwnikowi się zależą ogromne słowa uznania, naprawdę wielki szacunek, zagrali wspaniałe zawody, no godne podziwu, naprawdę, wytrzymali pod względem mentalnym, fizycznym, no pod każdym, tak? I wielki szacunek dla nich i myślę, że jeszcze w przyszłych latach oni następne tytuły zdobędą. Zdobędą następne tytuły, myślę, że trochę skład poszerzony o dwóch, trzech zawodników i naprawdę będą jednym ze zdecydowanych faworytów. Tu tak, jeżeli chodzi o atmosferę taką pozaboiskową, CES jest takim przykładem. Zgrani są bardzo mocno, bo to zespół stabilny, bardzo dużo lat grają ze sobą, ale też doświadczyłem w jakiś sposób zgrania i atmosfery Suponu, także wcale w żaden sposób pod tym względem nie odbiegali od siebie. Także też ekipa Suponu bardzo mocno zgrana i zżyta z sobą. To znaczy, no my staramy się taką atmosferę wprowadzać partnerską bardzo, tak? Chłopcy przed sezonem, po jakichś rozmowach wiemy, jaki mamy cel, że my tu gramy o te najwyższe cele, że mamy jakiś tam określony system treningowy, że on musi obowiązywać, że musi być jakaś obowiązkowość. Pod tym względem to wszystko bardzo dobrze funkcjonowało przez te dwa sezony, no bo cztery tytuły w dwa sezony, czyli totalny maks, tak, do zdobycia. No z czegoś się wziął, tak? Z czegoś się wziął. Poza tym była to tutaj też taka dużo młodości wniesione, tak? Borykaliśmy się też z problemami kadrowymi, bo tego nie mówiłem głośno, ale przez ostatni miesiąc, mimo że nas na meczu było 10, to myśmy praktycznie w pięciu trenowali. Podkoszowi praktycznie nie trenowali z różnych względów, przede wszystkim zawodowych. I to też w jakiś sposób się później odbiło na tych naszych spotkaniach. Natomiast, no mówię, jeżeli drużynę tutaj trzeba złożyć, walczyć o najbliższe cele, to naprawdę to musi być grupa ludzi, którzy chcą, wierzą i to wykonują. Bo jeszcze chcieć, a robić, to są dwie różne sprawy, tak? Tutaj to się udało poskładać, chwała im wielka za to, no przeszli do historii. Na pewno to też dla nich jest jakiś wyznacznik na przyszłość. Myślę, że każda drużyna chętnie z każdego z zawodników już byłych moich, tak, będzie widzieć w swoich szeregach i na pewno też będą jakimiś wyróżniającymi się graczami. Poza tym wielu z tych zawodników, którzy przez lata się przewinęło w mojej drużynie, z takich anonimowych graczy, z czego bardzo się cieszę, no, którzy gdzieś tam, ktoś tam słyszał, grali, naprawdę stali się gwiazdami. I ta ewolucja ich do przodu, te postępy i tak dalej, później te tytuły, które zdobywali NBP, wytwarzała w nich taką dodatkową energię, jakąś pewność siebie i naprawdę na tą chwilę to są widoczni zawodnicy w kalku. No i życzę i mówię w dalszym ciągu, żeby kontynuowali, do czego ich namawiałem zresztą po zakończeniu ostatniego meczu. Mówię, panowie, nie ma stop, idźcie do przodu i ja będę wam zawsze kibicował z całego serca. Także piękna historia koszańskiej Ligi Amatorskiej Koszykówki się zakończyła wraz z finałem, który Supon wygrał z CES-em. Wielkie emocje sportowe, wielkie emocje na trybunach. Co warto jeszcze podkreślić, o dziwo,
co finał zawsze publika kibicuje temu, który nie jest faworytem. Tego pamiętam doświadczał Supon i tego doświadczył w tej chwili CS. Kiedyś było przeciwko CS-owi, tak. A teraz kibicy trzymali, że jednak faworyta gdzieś tam pokonać i to fajnie się odczuwało na trybunach. Nie, no zgadza się. Pamiętam, jak myśmy pierwszy finał grali, później wielokrotnie z CS-em, my o swój pierwszy tytuł, oni już tych gwiazdek mieli pełną koszulkę, tak, także to było tak, jak pan redaktor powiedział, cała publika była za nami, no w tym wypadku, no myślę, że inaczej być nie mogło, tak. My byliśmy zdecydowanym faworytem, oni jeszcze w tym składzie, w jakim byli, personalnym, tak bardzo ciężkim, także no zdecydowana sympatia była i to też ich niosło na pewno, tak, na pewno ich to niosło, bo mówię, taka hala była bardzo, dość dużo osób, prawie pełna, tak, także to bardzo, bardzo pomaga, no i mówię, widowisko naprawdę było godne, myślę, zakończenia, jeżeli chodzi o tą dramaturgię do ostatnich sekund, to się wszystko ważyło, no i przypomniały się takie najlepsze nasze mecze sprzed lat, gdzie to naprawdę były scenariusze, które trudno by chyba wymyślić, a można by o nich taką ładną książeczkę napisać, bo przez wiele lat tej rywalizacji, no były wspaniałe mecze, naprawdę, i one zostaną w pamięci mi na pewno do końca. Jak to było, tak? No jeszcze raz chciałbym tej drużynie naprawdę serdecznie pogratulować i podziękować za te lata, no naprawdę wspaniałej rywalizacji, bo to są ludzie, których trzeba darzyć ogromnym szacunkiem, tak? Ogromnym szacunkiem, że przez tyle lat na takim poziomie, z takim charyzmą walczą i to jak walczą, prawda? Co udowodnili w tym ostatnim naszym meczu. Panie Jarosławie, gratulacje tytułu mistrzowskiego. Jak Państwo widzą, mamy puchar tutaj razem z odciętą siatką z kosza. Takie jest zwyczaj, jak się zdobywa tytuł mistrzowski, a ten przypadł Suponowi w tym roku. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu redaktorowi. Dziękuję Państwu. Piłkarze Bałtyku Koszalin nie zdołali utrzymać się w centralnej lidze juniorów. W ostatnim meczu zespół koszański przegrał wyjazdowe starcie z Miedzią Legnica 0-1. Jeszcze w ostatniej kolejce zespół koszański miał szansę, by się utrzymać. Musiał wygrać z bezpośrednim rywalem Miedzią Legnica i liczyć na porażkę Gwarka Zabrze. Ta ostatnia ekipa przegrała z Zagłębiem Lubin 1-3, dlatego ważna była wygrana w meczu z Miedzią. Więcej szczęścia było jednak po stronie gospodarzy. W 61 minucie rzut karny wykorzystał Mateusz Cieślik i to trafienie dało zwycięstwo ekipie z Legnicy. Tym samym Bałtyk zajął 14 miejsce i spadł z centralnej ligi juniorów. Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.